Dzień dobry, dzień dobry. Dnia kolejnego, proszę bardzo. Kto mi tu przyszedł? I koniec. No, i miał. No dobrze. Lecimy. Sina pakuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Sina pakuje te, no zaraz pokroi kotom kurciaka. Ćwir-ćwir, dam sobie ćwirka. Jak zwykle, zamiast hello, five, yeah? One, two, four. Three, four. Four first. Put five. Pięć kuleczek, a niech mają wszyscy. No, tu jeszcze nie wiem, jak już jestem dzisiaj nie ten. Źle się czuję. Znaczy, nie mam siły, no. Nie mam siły po prostu. Banany wcinam, jedne, drugie. Za mało. Jakieś też sztuczne muszą być. O, tutaj drugie. Dzisiaj rozjadłem. A tam już czekają następne. Także zobaczymy co dalej. Chciałem się przejechać z Siną, tak przewietrzyć się, może się coś lepiej poczuję. Nie wiem, no. Nie mam siły. Ale znałem od sąsiada, nie wiem czy pokazywałem pomarańczy. Toś sobie bachnę. I już. I lecimy dalej. Okay, Sina, you put this, I bring it upstairs. No dobra, zaniosę na górę. I zobaczymy co dalej. No. Sina się uminęła. Niecałe 3 godzinki. I said you're making 3 hours. No dobrze, dobrze, ja pozmywam. Zresztą zmywanie mi nie przeszkadza. Nie lubię tego wynosić. Suszarek na półki już potem. Okej. Okay. You bring upstairs, okay? I bring upstairs, yeah. I'm coming back. Yeah, see you. Dobra. Dobra. 7 potem i wchodzą. Oje. Dobra, nie? Dobra, dobra. Nie taka dobra. Hurry up. Can you you need me open the door for you? Tak? Okay. Bye bye. No dobra, zadanie wykonane. Sina, we going around a little bit? Yeah, let me chow a little bit. And... All right. Okay. Bye bye. Ale chciałem pokazać, że naprawdę. No nic, no, zniosę tam to mi już. A tu klienci jeszcze sobie zostawiają czekoladki. Wczoraj były takie kobitki, bo czekolady zjadły, pół sobie zostawiły na następny teraz. Także jeszcze mam wypożyczalnię tutaj tych. No, no dobra, nic, no, trzeba będzie dokupić, a to się cieszy. No dobrze, tak, tego nie ruszam, nie czuję się na siłach, kurczę, jakoś coś mnie, zobaczymy, najpierw jutro od rana. Go ten i ten chleb się zrobi już. Ja zaraz za zmywanie się biorę. Ktoś tam się dobija. A nie, to wiatr tylko drzwiami rusza. No dobra. No i gdzie idziemy? No idziemy się przejechać. Okej. Dobra. Do potem. A tutaj przyjechaliśmy. To jest to samo osiedle. Tylko tutaj jest takie bardziej no, willowe. Pół willi. Nie wiem ile kosztuje. Ale kiedyś się pytałem za wynajęcie takiej połówki. No podobnej. Pokażę wam nawet może dzisiaj. Będę tam przyjeżdżał. Tak chcieli 3500. A to są pierwsze knajpki. Knajpy się wcześniej otworzyły niż osiedle. I dlatego pusto w knajpkach tutaj. A tu podlewają wodę. Mówię wodą te resinki, żeby płoty. Wszystko ma działać. Tutaj pan jedzie na rowerze. O. Muszę poczekać, bo mnie przejadą. Dobra, idziemy. To
to jesteśmy w nowej części tego samego osiedla. Jak widać, pobudowane jest, ale tu jeszcze mało kto mieszka. Po tej stronie więcej mieszka, bo tu słońce zachodzi. A tam grzeje przez całe popołudnie. Te drzewa jeszcze są, jeszcze nie urosły. Oczywiście musimy przejechać pryczek jakiś. Tu jest ta knajpka, co widzicie na rogu. Ona była na osiedlu naprzeciwko mnie prawie. A przenieśli ją tutaj. Dlaczego? Ja myślę, dlatego, że tu się wszystko budowało. Dużo pracowników i bardzo tani. Są bardzo, no bardzo tanio. Już nie chcę tam skłamać, ale tam za $1.5 można było jakieś danie u nich też jeść, nie? No, ale pracownicy się skończą niedługo. Już dokończone prawie. Dobra, idziemy dalej. No, a tutaj dobudowują. I zawsze zaczynają od tego wejścia. To wejścia takie reprezentacyjne są, można powiedzieć. Ale jest chodniczki, coś tam widać, ta alejka fajna. Także może im, bo tu jesteśmy zaraz, dosłownie co skręciłem. O, także może jeszcze tych pracowników będą mieli w tej knajpce. A potem zobaczymy. Tu, no, po parę tych knajpek, tych dużych takich. Tutaj jest jedna, druga jest tam. Pozamykało się. No bo jeszcze za wcześnie. Widzicie, to jest ta główna ulica. A tu są te uliczki boczne. To są większe takie domki. Dobra, idziemy dalej pooglądać, co się zmieniło właśnie. No, a to jeszcze w kolejnej części jesteśmy. Tu też już widzę końcówki. Jeszcze parę miesięcy temu to już ktoś mieszka, tam też ktoś mieszka. A to już są pojedyncze chyba. Wille. Czyli jeszcze droższe. Znaczy, ścieżki rowerowe i to takie też od razu autostradowe, bym powiedział. Kanaliki, no na razie syf, te deszcze padają, to wszystko spływa, wiadomo. No dobra, ja się może trochę przejdę dla zdrowia, chociaż nie wiem, coś się po co, coś, niedobrze. Niedobrze, a mięciutkie to czerwone dla rowerów takie, żeby jak się człowiek wywróci pewnie, żeby się nie pobijał za bardzo. Bye bye. Czekajcie. Tutaj jest wjazd w dół. Nie wiem, czy to na parkingi, czy na coś. Nie, no rowery tam jeżdżą, to nie na parkingi. No dobrze, dobrze. No mogę, ale co tam pokażę, jak pójdę w dół? Dziurę. Chodnikiem idę. Taki co? Pokażę dziurę z góry. No dobrze, jak coś będzie, to pokażę, przejdę się chwilę. No dziura, faktycznie. Wjeżdżasz i nie wyjeżdżasz. Poczekajcie, co jest 1400 metrów. Aha, czyli to jest start. 1,5 kilometra ma ten... No, okrążenie podejrzewam. Może gdzieś zobaczymy. O, to o czym mówiłem, to wejścia do podosiedli. Też z rozmachem właśnie porobione są. Zobaczcie, tutaj na przykład te wjazdy. Nie? Tam właśnie chcę pojechać. Tu już było otwarte wcześniej to osiedle. One też jakieś są. Delfinki, nie delfinki. Pokombinowane. Tam już ludzie mieszkają, widzę. Plac zabaw, tu podlewa, pani, co pani. By, szoruje nawet, widzę. Szoruje te kafelki. Znowu coś nacisnąłem. Dobra. Elektroników jeździ sporo. Na prąd drogi. No dobra, jedziemy dalej. To chciałem zobaczyć, bo tu w środku też się zapowiadało, że będzie jakiś fajny park. Lecimy. Coś będzie, ale jeszcze nie ma. Ale coś będzie. To są już pierwsi turyści tacy, ci co na odpoczynek tam widzę, też mają piknik. Ale tu widać, że dopiero jest w planach. Dobra, jedziemy.
wszędzie. Zobaczcie, ile to nas wozili tych palm, nie? To są nice. Very nice, yes. To wszystko było przywożone i kopywane w ziemię. No to tylko jedna z wielu tych tutaj uliczek. No, a tu ta myjnia, co wcześniej pokazywałem. No myjnia z warsztatem od razu. Także... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 10 stanowisk na warsztat i 3 na myjnię. Przynajmniej tyle co widzę. Także... O... No, mają ruch, naprawdę, nie? Ale wiadomo, ci z osiedla pojadą tutaj. Tutaj Toroń przyjechał się umyć. No i widzicie, wejść do sklepu i już jest pewny koszyk. Ale dobra, bo to jest za 5 dolarów, right? To jest płyn do pukania do tego. Like 1-2 dolary. Nie, to nawet nie do tylko pukania, tylko do normalnie do prania. A to jest do zmywania. I 2 litry oleju za niecałe 5 dolarów. To bardzo dobra cena. No ten olej schodzi niestety. No i tak to właśnie jest, nie? Tylko co jak wszedł. I już. Poszło. Ale to już nie będę pokazywał, bo to już znacie chyba na pamięć. Zamknięte. Zamknięte. Dziękuję. Ok, see, now we need to do something with this. I help you with the ladder, ok? Yeah. Okay. Okay. Idę po drabinę. Cina na drabinie. No wiatry się zaczęły straszne. No tam straszne, może nie straszne jakieś, ale... No już trzymam. Sina tam waży jak piórko, to co może... I'm slim, so I can't come. Dobra, chowam drabinę, bo zaraz trzecia, pół godziny i otwieramy. Ostatnia chwila do otwarcia. No mówię, to jeszcze nie jest otwarte, to jest tak... No ja wiem, bo wieje, no ja wiem, no. Syzyfowa praca troszkę, ale pozory trzeba stwarzać. No, nawet ktoś mi dzisiaj dzwonił o 13, czy jestem otwarty, mówię, że nie, ale zależy co chce. Stali klienci. Ale wreszcie, bo mają takie okienko w pracy do 15. Wreszcie się zdecydowali, że przyjdą jutro, dadzą mi znać po prostu. No i dla takich klientów też otworzę przed czasem, oczywiście, tylko muszę wiedzieć trochę wcześniej. A czasami mogę być w sklepie gdzieś. I tak dalej. No dobra. Czekamy. No jeszcze wodą polała. Troszkę. Troszkę za późno jak na wodę moim zdaniem, ale lepiej później niż wcale. No to ci ściucho jak nie wiem. Okej, okay, ma'am. Okej, okay, okej. Okay. Thank you. You're welcome. Na zakupy Sina in... After tomorrow I come. After tomorrow what? You come back? Yeah, I go buy coconut you today, after tomorrow I come. Żartowni z siebie widzę dzisiaj. Okej? Okay? A ten, a ze mną nie za bardzo. Tak chciałem powiedzieć, buy me coconut two. No, 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 one, but, one? Yeah. Okay. But make sure you buy everything for the kitchen too, like this, yeah? Yeah. Peppers, everything. You have order? Are you sure? Okay. Okay. Bye-bye. Tu jest jeszcze ciekawie. Tak za winkla muszę. Sąsiad ma węża do wody, ale nalewa wodę do zbiorników i podlewa coś tam. Nic nie rozumiem. Bo najpierw podchodzi do tego szlaufa, szlaufa, nalewa do tych baniaków, a potem podchodzi tu z tym
A widać, żeby starczyło, nie? Jeśli chodzi o długość. Nic za nic nie pojmuje. No, a teraz podlał coś i zakręcę. A już dwa wsadził do samochodu. No dobra, to z samochodem to jeszcze dobra, ma działkę, gdzie nie ma dostępu do wody, czy jak, czy co. O, dobra, udaję, że nie filmuję. I to jest sypa 2. Tu trzeba podlać. O, hoppa. To coś muszę poprzywieszać. I hoppa. No dobra, no. Czekam na Chinę. W sumie to mogę się pożegnać, bo tam kokoska wypije i ten. Już. Może nawet jak ktoś przyjdzie, to i tak większość ludzi się nie chce nagrywać. Dzisiaj dzień taki słaby. No mam nadzieję, że jutro już będzie ciekawiej. Więcej do zrobienia na pewno jest. Bo to, co miało być dzisiaj zrobione, trzeba przełożyć na jutro. No ale dobra, no to przynajmniej będzie ciekawi odcinku. Czasami jest 40 minut, czasami 50, a czasami mniej. Czasami szorcik. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zdrówka życzę. I do usłyszenia. Do jutra. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w twoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.